trener Krzysztof Kaliszewski, całkowicie nowe oblicze, świeżutko ogolony. No tak jest, taka była umowa, że po igrzyskach gole brodę. Brodę miałem od Helsinek na szczęście i myślę, że opłacało się. Panie trenerze, Anita wczoraj powiedziała, że to jest największy sukces w jej karierze, większy nawet niż mistrzostwo i rekord świata. Czy w pana także? Ten medal olimpijski jest bezcenny i no, zgadzam się w pełni z Anitą. Jest to coś, do czego dążymy przez całą naszą karierę sportową. W ogóle już jest zaszczytem uczestnictwo w igrzyskach, a zdobycie medalu jest to dla nas no, bardzo wielki wyczyn. Przedziwny konkurs się wczoraj toczył, to co się działo między trzecim i czwartym rzutem Anity, plus to później co wyczyniali sędziowie przy okazji Betty Heidler. Jak pan to wszystko znosił? No cóż, nie był to nasz pierwszy konkurs, gdyż już wspomniałem, że w Helsinkach byliśmy na Mistrzostwach Europy i też tam było trochę nerwówki. Jak to żołnierze na wojnie przyzwyczailiśmy się do pewnych trudności związanych ze startem, więc no, jakoś ten start znieśliśmy. No, to, że rywale daleko rzucają, no to trzeba się tego spodziewać, prawda? No, musimy odpowiedzieć na to też dalekimi rzutami. No, wiadomo było, że tutaj walka o medale rozegra się na poziomie 77-76 metrów. Ja osobiście myślałem, że będzie troszkę mniej, no ale niestety konkurencja poszła w przód i było bardzo wysoko, a no, odnośnie reszty to było widać po naszych minach i po naszym zachowaniu, prawda? Czy przy tym rzucie Anity minimalnie poza sektor było w okolicach rekordu świata? Wie pan co, ciężko mi powiedzieć, czy było, bo to należałoby wziąć miarkę, żeby zmierzyć. Bardzo mnie korciło, tu z kolegą Leszkiem Walczakiem chcieliśmy nawet wejść na stadion i zmierzyć ten rzut, ale no, nie udało się. Myślę, że analiza wideo, mam już tak technikę posuniętą do przodu, że circa about nam powie, ile tam było. A wie pan już, jaki błąd Anita popełniła przy tym rzucie? Ja podejrzewam, tak jak rozmawiałem z Anitą, złapał ją skurcz w prawą łydkę w trzecim obrocie i troszkę za późno weszła nogami w czwarty obrót, dlatego ją młot wyprzedził i minimalnie wyleciał za promień. Panie trenerze, już dwa lata temu pan obiecywał, że Anita rzuci 80 metrów. Kiedy to nastąpi? No tak jak było widać, może to nastąpić w każdej chwili teraz. Nie wiem, czy to będzie za tydzień na memoriale Kamili Skolimowskiej, czy nastąpi to do końca tego sezonu, czy nastąpi to w przyszłym roku, bo no, pamiętajmy, że mieliśmy bardzo ciężkie dwa lata i no, też można powiedzieć, że to, że Anita na tym starcie tak dobrze wypadła, no to jest bardzo duży jej sukces i tutaj czapki z głów. No, zobaczymy, czas pokaże. Widać było po tym rzucie nawet za promień. No, ja tak przepraszam, że się tym podpieram, ale wszyscy Państwo widzieliście, że to bardzo daleko poleciało pod granicę 80 metrów. Uważam, że jakby byłby to rzut dokończony, to by pokonała już tutaj granicę 80 metrów. Panie trenerze, czworo zawodników zdobyło punkty dla polskiej lekkoatletyki na tych igrzyskach, wszyscy w rzutach. Na czym to polega, że Polska rzutami stoi? Taką mamy szerokość geograficzną, takich mamy ludzi, taki materiał i no, no niestety mamy szansę jedynie w konkurencjach technicznych, no chyba, że się zdarzy wyjątek. No, zdarzają się wyjątki i tutaj też może się urodzić ktoś taki jak Francuz, który jako biały człowiek złamał 10 sekund na 100 metrów, więc no, no tylko, że to jest szukanie igły w stogu siana. Na razie, na dzień dzisiejszy mamy szansę w konkurencjach technicznych z dużym naciskiem na rzuty, jak to pokazały igrzyska i no i tak jest. Rozumiem, że przez skromność nie wymienia pan też polskiej myśli trenerskiej. Dokładnie. Tutaj to chyba jasne jest wszystko, bo od wielu lat odnosimy cały czas sukcesy, więc no nic dodać, nic ująć. Anita zapowiedziała już, że postara się dotrwać do Rio. Rozumiem, że ten złoty medal olimpijski pozostał jedynym jej jeszcze niespełnionym celem. No myślę, że jeszcze jest, ma parę innych celów w życiu. No wiadomo, nie tylko sportem człowiek żyje, prawda? Ale no tak, na razie się umówiliśmy do Rio i będziemy starać się dociągnąć. Co życie pokaże i czas. Jak wiadomo, Anita no, ma ciężką sytuację, bo jest obarczona no, kruchą konstrukcją kręgosłupa, więc będziemy musieli bardzo uważać, jeszcze bardziej pracować nad tym,
no, żeby utrzymać ten poziom sportowy na tak wysokim poziomie i dołożyć coś więcej. Czy to znaczy, że w jakimś sensie będziecie dawkować starty? Pan co, ja uważam, że startować trzeba, bo formę się łapie na startach i to udowodniliśmy w tym roku, że nie ominęliśmy Mistrzostw Europy, chcieliśmy wystartować na tym turnieju, żeby się przetrzeć na takiej imprezie, później Memoriał Kusocińskiego, wręcz szukaliśmy startów. No niestety w tym roku tylko mieliśmy 7 startów do igrzysk, to jest bardzo mało, no ale się udało. Udało się na igrzyskach osiągnąć szczyt formy. A co pan zapamięta z tych igrzysk spoza stadionu? Ciężko, bo my tylko... Stołówka chyba też nie za bardzo. Wioska, stadion, stołówka no i nic więcej. No, szczerze mówiąc, nasze życie jest towarzysko... jak to określić? No, zwiedzać też nie zwiedza. No, jest bardzo ubogie, prawda? Więc my tylko mamy tutaj określone zadania, a zawsze możemy do Londynu na urlop przyjechać i sobie pozwiedzać i pobawić się w inny sposób. Życzę zatem tego serdecznie i bardzo dziękuję za te wzruszenia, których dostarczyliście wszystkim kibicom w Polsce. Bardzo proszę, polecamy się na przyszłość, postaramy się jeszcze większych wzruszeń Państwu dostarczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.